Nawet jeśli na co dzień jesteśmy osobami pewnymi siebie, to zdarzają się sytuacje, w których możemy przyznać, że tej pewności zdecydowanie nam brakuje. Bywa ona zakłócona najróżniejszymi myślami i emocjami. Abyśmy mogli w pełni na niej polegać, twoja pewność siebie powinna być ugruntowana na mocnych fundamentach. Jednym z nich jest głębokie poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości to nastawienie, jakie mamy w stosunku do siebie samych. Najróżniejsze badania pokazują, że pozytywne nastawienie do siebie bezpośrednio wiąże się z większym optymizmem, samooceną, niższym poziomem stresu oraz większą zdolnością do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Medytacja pozwala spojrzeć na siebie samych w sposób nieoceniający, bezkrytyczny. Pozwala skupić się na chwili obecnej, na doświadczanej rzeczywistości, a nie rozwodzić się nad nieistotną przeszłością czy obawami o przyszłość. Pozwala nam odbierać myśli jako wytwory naszego umysłu, wobec których możemy się zdystansować. Przejdźmy do pierwszego ćwiczenia. Cała dzisiejsza medytacja potrwa około 20 minut. Wybierz wygodną dla siebie pozycję. Weź spokojny, głęboki wdech przez nos. I wypuść powietrze ustami. Podczas wydechu usta powinny być delikatnie rozchylone, a żuchwa rozluźniona i swobodnie opadająca. A teraz, gdy będziesz wydychać powietrze ustami, razem ze mną powtarzaj po cichu zdanie: jestem w pełni uważny i skupiony na chwili obecnej, lub uważna i skupiona. Niech to będzie delikatny, cichy szept. Wdech nosem. I wydech ze zdaniem: jestem w pełni uważny i skupiony na chwili obecnej. Jeszcze dwa razy. Wdech nosem. I wydech ze zdaniem: jestem w pełni uważny i skupiony na chwili obecnej. I ostatni raz, wdech. I wydech. Jestem w pełni uważny i skupiony na chwili obecnej. Teraz powtarzaj samo: jestem w pełni uważny. To zdanie jest krótsze, dlatego postaraj się wypowiadać je w końcowej fazie wydechu. Zrobimy to trzy razy. Wdech nosem. I wydech. Jestem w pełni uważny. Wdech. I wydech. Jestem w pełni uważny. Wdech. I wydech. Jestem w pełni uważny. I teraz zostaw samo jestem, mówione na samym końcu wydychania powietrza. To również powtórzymy trzy razy. Wdech. I wydech. Jestem. Wdech. I wydech. Jestem. Wdech.
jestem. Jak się teraz czujesz? Mam nadzieję, że udało ci się nieco oczyścić głowę z pędzących myśli. Przejdźmy do drugiej, głównej części dzisiejszego ćwiczenia. Spróbuj teraz wyobrazić sobie, że siedzisz w pierwszym rzędzie na wypełnionej widowni w teatrze, a na środku wielkiej sceny, w świetle reflektorów, stoisz ty sam. Za chwilę masz wygłosić ważne przemówienie. Kogo widzisz? Jaki dokładnie jest człowiek, którego widzisz? Jak się zachowuje? Jak wygląda? Jak się porusza? Skup się na emocjach, jakie wywołuje w tobie ten obraz. W jakich rejonach swojego ciała je czujesz? Czy to delikatne ciepło? Może podekscytowanie? Adrenalina? A może ucisk w żołądku, gardle, karku? Czy wręcz przeciwnie, pełny spokój, rozluźnienie i opanowanie? Albo jeszcze jakieś inne uczucie, które trudno ci nazwać? A teraz pomyśl o tym, co najbardziej w sobie cenisz. Coś, za co tak naprawdę siebie lubisz. Taka jedna główna cecha. Co to jest? Czy da się tą rzeczą podzielić z innymi? Sprawić, by dzięki niej pomóc jakoś drugiemu człowiekowi? Wróć uwagą do oddechu. Weź spokojny wdech przez nos. Skup się na odczuciach, jakie temu towarzyszą. Poczuj chłód powietrza w nozdrzach, a potem jak lekko unoszą się twoje płuca i żebra. Przytrzymaj powietrze i jak najwolniej wypuść przez usta. Czy czujesz, jakie jest ciepłe? Poczuj ciężar swojego ciała. Które jego części mają największy kontakt z podłogą, krzesłem, łóżkiem? Czy czujesz jakiś dyskomfort? Napięcie? Poczuj, jak razem z każdym powolnym wydechem twoje mięśnie nieco bardziej się rozluźniają. Wdech. I powolny wydech. W tym ćwiczeniu najważniejsze jest to, by skupić się na odczuciach, które występują w twoim ciele. Jeśli na chwilę pochłoną cię inne myśli, nie martw się. Spokojnie zwróć swoją uwagę ponownie ku ciału. Skup się na swoich stopach. Obserwuj je oczami wyobraźni, niczym małe, zaciekawione dziecko, które widzi je pierwszy raz. Co teraz odczuwają twoje stopy? Czy to ciepło, chłód, ucisk? A może nie odczuwasz nic, co możesz jasno zdefiniować? Po prostu myśl o swoich stopach od palców po pięty. Teraz przenieś swoją uwagę na kostki.
na łydki, na piszczele. Czy obie nogi odczuwasz tak samo? Poczuj swoje kolana. Nie śpiesz się. Spróbuj zauważyć wszystkie odczucia, jakie pojawiają się w tych częściach ciała, o których mówię. Teraz uda. Niech swobodnie opadną. Czujesz ich ciężar? Możesz wyobrazić sobie światło reflektora, które kierujesz powoli na poszczególne fragmenty swojego ciała. Tak jak strumień światła, powoli przesuwaj swoją uwagę w górę, na brzuch. Jeśli się zamyślisz, to wiedz, że to całkowicie normalne. Po prostu zwróć swoją uwagę z powrotem na ciało. Czy czujesz wznoszenie i opadanie brzucha wraz z kolejnymi oddechami? Wyobraź sobie, że z każdym kolejnym wydechem twój brzuch stapia się w jedną całość z łóżkiem lub z podłogą. Wdech i wydech. Pomyśl teraz o swoim kręgosłupie. Czy twoje plecy są proste? Są tam jakieś napięcia? A teraz klatka piersiowa. Poczuj, jak z każdym wdechem napełnia się powietrzem. Jak razem z wydechem staje się ciężka i bezwładna. Poczuj przez chwilę bicie swojego serca. Teraz ramiona. Łokcie. Przedramiona. Nadgarstki. Dłonie. Są teraz zimne czy ciepłe? Poczuj swoje palce u dłoni. Po kolei. Każdy z osobna. A teraz poczuj je wszystkie razem. Czy pod wpływem poświęconej im uwagi coś się w nich zmieniło? Wróćmy do górnych części ciała. Twoje barki. Czy są napięte? Poczuj, jak z każdym wydechem oddają część tego napięcia i opadają rozluźnione. Wdech i wydech. Teraz szyja i kark. Podczas wydechu wyobraź sobie, że twoja szyja wydłuża się. Wdech i wydech. Powoli przenieś uwagę na żuchwę. Jest zaciśnięta, czy może swobodnie opada? Skup
skup się na swoim nosie. Poczuj nozdrza i powietrze, które przez nie wpływa podczas wdechu. Wdech i wydech. Powieki. Jaki mają ciężar? Teraz przejdź w górę, do skroni, czoła. Poczuj czubek głowy. Potrafisz poczuć ten jeden konkretny punkt na swojej głowie? A teraz ogarnij uwagą całe swoje ciało. Poczuj je w całości. Czy jeszcze w którejś jego części wyczuwasz jakieś napięcie? Jeśli tak, wróć tam i obserwuj je jeszcze przez chwilę. Weź teraz bardzo powolny i głęboki wdech. Razem z wydechem możesz zacząć delikatnie, leniwie otwierać oczy. Jakie są twoje wrażenia po wykonaniu tego ćwiczenia? Czy twoja uwaga często gubiła się pośród całkiem niezwiązanych ze sobą myśli? A może udało ci się w pełni skupić na ćwiczeniu? Czy możesz powiedzieć, że czujesz się teraz nieco bardziej odprężony? Zauważ, że podczas skanowania ciała nie myślisz świadomie o rozluźnieniu. Nie wkładasz w nie fizycznego wysiłku. Po prostu skupiasz swoją uwagę na poszczególnych częściach ciała i jeśli w której się z nich czujesz napięcie, to sama jego świadomość i swobodny oddech sprawiają, że się rozluźniamy. Nie możesz zmusić się do tego, by być zrelaksowanym. Nie możesz tego wymusić, ale możesz świadomie się do tego zachęcić. Zauważając napięcia we własnym ciele, możemy się od nich wyzwolić. Twoim zadaniem jest je zidentyfikować i pozwolić im odejść. Medytacja to trening uważności. Kształtowanie jej podczas ćwiczeń sprawia, że stajesz się coraz bardziej uważny w trakcie całego swojego dnia. Patrzenie na siebie przez pryzmat negatywnych myśli i emocji to jak patrzenie na przepiękny świat przez bardzo brudną szybę. Mam nadzieję, że ta praktyka pomogła choć trochę oczyścić twój umysł i spojrzeć na siebie z trochę innej perspektywy. Wszyscy jesteśmy wartościowi. Czasem tylko nieco trudniej nam to dostrzec. Dobrego dnia. Jeśli materiał ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał oraz zapisz się do naszego newslettera na medytacja.info.pl, aby nie ominęły cię kolejne filmy poświęcone medytacji i technikom relaksacyjnym. Naszych materiałów możesz również słuchać w formie podcastu w serwisie Spotify oraz w aplikacji Apple Podcasty.